mogłaby przeżyć przez miesiąc? Drugiego października w Polkowicach zagościli Katarzyna Misiewicz-Żurek i Lesław Żurek. Spektakl Judy został przygotowany w nowo powstałym Zakładzie Pracy Twórczej w Warszawie. Widzowie mieli okazję poznać historię Judy Garland, legendarnej amerykańskiej aktorki i wokalistki. Zobaczcie fragmenty spektaklu oraz wywiad z aktorami. To był pomysł reżysera Dominika Nowaka, naszego przyjaciela, który wpadł na taki pomysł, żebyśmy razem zagrali. Ciężko się próbuje, ale gra się okej. Mamy ostatnio tutaj byłem z wariatką, ze spektaklem Wariatka, gdzie Edyta Olszówka gra ze mną. I nawet chyba jakąś nagrodę dostaliśmy, prawdę powiedziawszy tutaj. Ale lubię tutaj, ja pochodzę w ogóle z tego rejonu, niedaleko się urodziłem, także jest mi to miejsce gdzieś dobrze znane, znaczy cały rejon. W związku z tym lubię tutaj wracać, przyjeżdżać i tym bardziej grać. I pamiętam, w 42 roku Metro Goldwyn-Mayer wsadziło nas do pociągu i wysłano, aby sprzedawać wojenne obligacje. I wszystkie największe gwiazdy tam były. Chaplin, Sinatra, Gable, każdy z nas tańczyło, albo śpiewało i tańczyło. Ale Paul Henry przebił nas wszystkich. Otóż on odpalał dwa papierosy i jednego podawał komuś z tłumu. No myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby spektakle, które są robione w całej Polsce, odwiedzały różne mniejsze miejscowości i taka inicjatywa moim zdaniem jest super. Widziałam repertuar, widziałam, kogo państwo żeście tutaj zaprosili. Wydaje mi się, że to są super propozycje. If happy little bluebirds fly behind the rainbow, why?